spoko. Nie jest to, co prawda, jakoś super wymęczająca robota, po prostu jedyne co to musimy zaleć mu te 8 Iko kryształów. Lokacja w sumie sama w sobie też zła nie jest, troszeczkę lepsza moim zdaniem wersja Strip Mine. Chociaż wersja z Jacka dwójki wcale zła nie jest. A muzyka całkiem sympatyczna. Co prawda pierwszy raz ją słyszę, bo od bardzo dawna, bo ostatni raz, kiedy doszedłem do połowy gry w Daxterze, to było z jakieś 5 lat temu, w 2015, więc no wiecie, niezbyt wiele pamiętam z tej gierki. Nie wiem, jak starczy czasu, to może przejdziemy jeszcze tą całą lokację, ale jeżeli nie, no to tutaj po prostu zakończę gdzieś na początku i po prostu wznowię sesję w momencie, kiedy już powiedzmy wszystko ogarnę i... Znaczy wszystko ogarnę pod tym względem, że po prostu będę miał czas, bo teraz to mówię, trochę to na wariackich papierach robię, bo chcę po prostu ze wszystkim się wyrobić, żeby potem jak wrócę z wyjazdu mojego teraz, to żebym mógł wszystko ogarnąć na spokojnie, nie? Że będę miał tą pewność, że ta sesja jest i że nie będę musiał nic na chybił trafił nagrywać. Niestety wspomnień sprzed 5 lat nie pamiętam, jakie miałem grając w tę gierkę. Wiem tylko tyle, że po prostu nie lubiłem późniejszego etapu rozgrywki. To jeszcze nie jest ten etap, do którego... w którym jesteśmy, bo to jeszcze daleko trochę do tego etapu. Ile tutaj mamy? 50 orbów do zebrania. Mi się wydaje, że tutaj gdzieś po zrobieniu tej misji, zrobieniu jeszcze innej rzeczy, to gdzieś chyba połowa gierki się już zacznie. Bo ta gierka raczej nie jest nie wiadomo jak długa. Wiem, że znajomi mi mówili, że ona jest raczej taka krótkawa, jak się nie robi 100%. No ja na chwilę obecną odcinkowo nie robię 100%, ale do tego save'a wrócimy jakoś tak pod koniec listopada, początek grudnia, żeby wtedy zrobić takie prawilne 100%. Bo na streamach będziemy sobie wracali do lokacji poprzednich. Tak więc tutaj macie wersję odcinkową, a potem dostaniecie wersję livestreamową. Tak od razu wam mogę tutaj zagwarantować, że tak będzie na 100%. Szkoda, że muszę często, niestety, mocno zużywać mój ten, ale... No nic, trudno się mówi. Dobra, o co tutaj chodziło? Teraz trzeba było dostać się do góry, pamiętam. Tutaj będzie chyba orb z tego kasku. Nie, apteczka. Okej, okay, też tak może być. I teraz zbieramy z gold gemsy. Os próbuje mnie urządlić w dupsko. Hehe, nie ze mną te numery, os. W sensie, wiecie, osa, no ale wiecie, osa bez nosa to jest... Nie, osa bez... Osa bez A to jest os. Co? Co? Nie mam pojęcia w ogóle, o co mi w ogóle chodzi. 8 Iko kryształów. Tutaj już uruchomiliśmy sobie machinerię, więc tam będziemy mogli się dostać potem. Kurde, ile tego gówna na mnie leci, ja pierdzielę. No kurde, spokoju nie dadzą, nie? A najgorsze jest to, że oni zawsze ciebie trafią. To jest w ogóle coś, czego ja nie lubię, nie? W tych... metalheadach. Bo ten typ metalheadów mnie mega irytuje. I powiem szczerze, że chyba wolałem te metalheady z... Jacka dwójki jednak. Bo jednak tamte, o ile też były denerwujące, to chyba nie aż tak jak ten typ metalheadów. O mój Boże. O i przy okazji Iko kryształ. Lol, co on tu robi? Czemu go wcześniej nie było? Dobra, jeden zebrany mamy. Oh.
Dobra, dostaliśmy to, co chcieliśmy. 30 tutaj jest również tych Skull Gemów. Dobra, wiecie co? Zróbmy może inaczej. Zdobądźmy połowę tych ekokryształów i tutaj zakończymy na dzisiaj. No serio, też nie chcę jakby za bardzo przesadzać. Też musimy jedną rzecz powiedzmy. No, widzę. Fajnie. No. Wiecie, troszeczkę nie lubię robić tak, że zaczynam lokację i w połowie kończę, ale też powiedzmy, zdaję sobie sprawę, że czas troszeczkę mnie nieco ograniczy, więc mam nadzieję, że za złe mi nie będziecie mieli tego. O, wypatrzcie, jak się ładnie tutaj dostałem. No to muszę przyznać, że mi wyszło, nie powiem, że nie. Kolejne Skull Gemy i apteczka. O, i tutaj jakiś artefakt mamy. Polećmy tam. Chyba z powrotem jestem w stanie też tutaj wrócić. Tak jest. Nie ma problemu w ogóle z powrotem. Przy okazji sobie już odhaczyłem te sekwencje, więc jak będę chciał kończyć tę lokację, to przynajmniej nie będę miał czegoś takiego, że raptem zapomniałem czy coś. Bo serio, jak se ćwiczyłem, to miałem małego fejla tutaj, że serio, faktycznie zapomniałem. O, i tutaj coś mamy przy okazji. A co to jest? Co to ma być? Oho! Tam u góry orby są. O, proszę! Ty, tam są nawet też orby. O kurde! A to jest coś, czego w zasadzie nie wiedziałem. To miła odskocznia, serio. Jeszcze jeden orb, ja pierdzielę. Weź, kurde, zbieranie tego to jest naprawdę przegięcie Paukersona. O. Trochę czasochłonne to jest, jakbym nie mógł tego od razu zebrać. Tutaj nie ma żadnego przejścia ani nic. Ty, ale jak... Jeszcze raz. Nie! Dobra. Teraz spróbujmy tam do góry się dostać. O, udało się. Ha, myślałem, że się nie uda. Trochę mam pewne teraz obawy. Tam jakby co te miejsca nadświetlone pokazuje nam mniej więcej, gdzie żeśmy zostawili te ikokryształy. Ale jak wiecie, ja tutaj poleciałem tylko i wyłącznie po orby. Nie! Dobra. Chyba to są wszystkie orby, jakie mogłem zdobyć u góry. To teraz zdobądźmy jeszcze jeden ikokryształ i na dzisiaj kończymy sesję, bo serio. Nie chcę za bardzo też przedłużać, a wiem, że mam ograniczony czas niestety, więc to co mogłem, to nagrałem. To co mogłem nagrać, to dostaniecie. Tyle ode mnie, że tak powiem, żeli popą. Więc najwyżej tam wrócimy pod koniec tej lokacji, zanim wyruszymy w drogę powrotną ze Strip Mine. Tam widzę, że już mamy kryształ, więc tam będę mógł już skończyć. Tutaj w ogóle jest sekwencja, której jak teraz ćwiczyłem, nie za bardzo lubiłem, bo Zakolak oczywiście mówi, że była ona bardzo prosta. Ale mi się coś tak kurczę nie wydawało. Gdzieś tam był haczyk. No i w zasadzie odkryłem później ten haczyk, ale zaraz zobaczycie, o co mi chodzi dokładnie. Więc trzeba teraz zlecieć tutaj w dół. Tak jest. Tak jak widzicie, tak trzeba przejść. Tutaj.
Więc mykens polega na tym, że po prostu musimy dostać się tutaj. I tyle w zasadzie. No, przy okazji trochę oberwałem, ale... Kopniak na szczęście zawsze jest spoko. Jakkolwiek by to oczywiście nie brzmiało. No. I tutaj myślę, że możemy sobie zakończyć. Mamy 4 na 8. Połowę mamy zebrane tych ikokryształów, więc drugą połowę już sobie ogarniemy, kiedy wrócę z mojego tam wyjazdu. Więc to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało, że jestem informatywny i w sposób ciekawy prowadzę Let's Play. Dajcie znać, jak wam się ogląda serię z Daxtera. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, to zapraszam do subskrypcji. Kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję. Łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami. Również zachęcam do wbicia na grupę na fejsie. Linki są pozostawiane w opisie. Tyle ode mnie. Trzymajcie się i cześć!